Taki temat bardziej, wydaje mi się, bardziej praktyczny. Przekaz wiary. Są tutaj katecheci na sali, są tutaj rodzice na sali, więc mają komu przekazywać wiarę, a nawet ci, którzy nie są ani katechetami, ani rodzicami, no spotykamy się po prostu z innymi ludźmi. No i jakiś przekaz wiary chciałoby się zrobić. Tak? Opowiedzieć coś o Bogu, podzielić się. Przy okazji, żeby to było jeszcze, jak się da, skuteczne, prawda, mądre, też by było fajne, więc temat, myślę, dotyczy nas wszystkich. Trochę sztuczny jest ten temat jest trochę sztucznie zarysowany, prawda, czysta teologia, czy tylko doświadczenie, bo to rzadko kiedy w życiu tak bardzo da się czysto w jedną stronę, prawda, zwykle to nie jest aż tak czysto, ale chodzi mi o pokazanie pewnych zagadnień, dlatego tak to zatytułowałem. Znowu, wyjaśnienie. Cóż to jest teologia? Teologia jest to nauka. Nauka ma swoje pewne zasady, prawda? Czyli rzetelność, weryfikowalność, opieranie się na jakichś autorytetach, na jakichś badaniach, na jakichś źródłach, prawda? W tym sensie teologia jest nauką, że, no właśnie, chociaż wczoraj ksiądz biskup teologię uniwersytecką wyszedł się tam wybiczował, ale jednak jest to pewnego rodzaju nauka, która powinna się kierować przynajmniej takimi zasadami. Natomiast doświadczenie, w zasadzie jest to przeżycie jednostkowe. Każdy z nas ma jakieś doświadczenia, niekoniecznie z tym nawet wiara, po prostu coś przeżywamy, coś doświadczamy. Jakoś to na nas oddziaływuje. Więc pod nauki różni się to właśnie przede wszystkim tym, że jest to nieweryfikowalne, bo nic z nas nie może wejść w głowę innego człowieka i zobaczyć, co tam się u niego dzieje, co on przeżywa tak naprawdę. Bo często doświadczenie jest nawet nieprzekazywalne. Ciężko wyrazić słowami to, czego doświadczamy. Można powiedzieć, automatycznie trzeba założyć, że to, co wyrażamy słowami, to nie jest do końca to, co przeżyliśmy. Już następuje pewne przekłamanie, bo słowa niekoniecznie potrafią oddać to, co przeżywamy. Więc doświadczenie, można powiedzieć, z definicji nie jest naukowe. Jednostkowe będzie doświadczenie, tak? Można robić statystykę, jaką doświadczeń. Natomiast to, co pojedynczy człowiek przeżywa, nie da się ubrać w takie właśnie weryfikowalne zasady, na przykład powtarzalność. Trudno oczekiwać, żeby ktoś powtarzalnie cały czas miał te same doświadczenia cudów. Cud z natury jest raczej niepowtarzalny, więc trudno oczekiwać, żeby było to zjawisko powtarzalne. I w tym sensie doświadczenie raczej podpada pod mistykę. Oczywiście w chrześcijaństwie istnieje coś takiego jak mistycyzm, ale i mistycy chrześcijańscy jak najbardziej, bo weźmy pod uwagę, że doświadczenie Boga, spotkanie z Bogiem, no właśnie nie da się zrobić tego w kontrolowanym eksperymencie. Że teraz tu w tej sali podłączamy jakieś czujniki, no i ten, kto będzie miał doświadczenie Boga, potem mu to coś w mózgu przeskoczy i na wskaźnikach będzie jakiś znaczek, który będzie się powtarzał przy każdym doświadczeniu właśnie spotkania z Bogiem, jakichś objawień, cokolwiek. Tak? W tym sensie jest to mistyka, a nie nauka taka, można powiedzieć, biologiczna, fizyczna. Przy czym w rozumieniu chrześcijańskim doświadczenie Boga jest, znaczy człowiek w tym doświadczeniu jest stroną bierną. To trochę Jacek fajnie to zabrzmiało, jak mówił, prawda? Człowiek może doświadczyć Boga, tak jak może doświadczyć deszczu. Natomiast nie jest tym, który właśnie wywołuje te doświadczenia. Albo wręcz mistycy chrześcijańscy mówią o tym, że człowiek nie powinien dążyć do jakichś przeżyć duchowych. Jeśli coś takiego mu się wydarzy, jeśli Bóg do niego przyjdzie w taki sposób, to trzeba się cieszyć, prawda, dziękować. Natomiast nie jest celem chrześcijanina dążenie do takich przeżyć. Może być, one są efektem ubocznym spotkania z Bogiem. Bo spotkanie z Bogiem jest spotkaniem z rzeczywistością poza, ponad naturą. Tak? W tym sensie jest coś, co jest właśnie już pod kategorię mistyki podpadające. I tutaj mamy jako podstawową różnicę właśnie z ruchami typu New Age i gnozą wszelkiego rodzaju, które to w pewnym sensie prowadzą, czy mają
człowiek właśnie doświadczał rzeczywistości ponadnaturalnej, jako pewnego rodzaju, jeden z pewnego rodzaju celów swoich. Tak? Człowiek powinien wykroczyć poza swoją naturę w pewnym sensie własnymi siłami, idąc w stronę jakichś ponadnaturalnych przeżyć, doświadczeń, spotkań. Ważna uwaga, można powiedzieć, cała nasza wiara wynika z doświadczenia. Judaizm jest religią objawioną, czyli to Bóg jest stroną aktywną, Bóg się objawia człowiekowi. Chrześcijaństwo jest to samo, prawda? Bóg przychodzi w osobie Jezusa Chrystusa do człowieka. To nie tak, że człowiek uściągnął tego Boga w jakiś sposób, znalazł jakąś tajemną technikę, jak tam się do tego nieba wdrapać, do tej wieży Babel, prawda? Tylko bo Bóg jest tą stroną aktywną. Bóg, który jest miłością, chce się objawić. I on wychodzi z tą inicjatywą do człowieka. I to, co Jan napisał, to jest akurat cytat z pierwszego listu, ale u niego to się parę razy pojawia, prawda? To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce. No można powiedzieć, miał tą niezaprzeczalną przewagę nad nami, że on faktycznie mógł dotykać własnymi rękami, prawda? Słyszał na własne uszy. I teraz po tym doświadczeniu mógł opowiedzieć następnym uczniom swoim, prawda, przekazać w swoich pismach. Święty Jan, czy inni apostołowie, ewangeliści, przekazują pewne doświadczenie spotkania z Bogiem. To, co oni przeżyli, to, co ten ksiądz biskup fajnie mówi, tak? Nie to, co im się wydaje, że byłoby najlepsze, takie najbardziej marketingowo skuteczne, tylko faktycznie to, co się wydarzyło. Chociaż czasami to było dla nich niezrozumiałe, czasami to było dla nich kompromitujące, ale tak wyglądało to doświadczenie, więc oni to przekazują. Nasza, można powiedzieć, nasza wiara wynika z doświadczenia. To nie jest tak, że jakiś człowiek tak długo myślał, że w końcu książki wymyślił chrześcijaństwo. I to jest taki super spójny system logiczny, bo ktoś to bardzo dobrze wymyślił. Zaczęło się od objawienia, zaczęło się od doświadczenia. Co nie znaczy, że osób nie miał nic do powiedzenia, prawda? W tym sensie, można powiedzieć, bez doświadczenia Boga nie ma chrześcijaństwa. Nie można być chrześcijaninem, jeśli się nie doświadczyło, nie doświadcza się spotkania z Bogiem. Niekoniecznie w sposób mistyczny, prawda? Bo nie każdy ma objawienia, nie każdy ma wizję, ale w Kościele mamy pewne sposoby spotkania z Bogiem. Stuprocentową pewność mamy, że z Bogiem możemy się spotkać w sakramentach. Możemy uzyskać odpuszczenie grzechów, możemy spożywać ciało i krew Boga. No, mamy pewne sposoby, stuprocentowo pewne sposoby, gdzie możemy spotkać Boga. W tym sensie nasza wiara może być opiera się na doświadczeniu spotykania się z Bogiem. Przy czym właśnie, tu taka uwaga, można nie spotykać się z Bogiem, a być teologiem. Bo w rozumieniu naukowym teologia jest nauką, czyli można być specjalistą od teorii Boga, nawet chrześcijańskiego Boga, w ogóle w niego nie wierzą. A w ogóle nie przeżywając w żaden sposób swojej wiary. No to ktoś przeczytał dział Katechizmu Kościoła Katolickiego i potraktował to tak, jak ksiądz biskup mówił, tak, jest pewien zestaw twierdzeń, i z tego zestawu twierdzeń wynikają pewne założenia, pewne dalsze kroki, no, jakaś tam logiczna konstrukcja, nie mająca w ogóle oparcia w wierze. Przy czym uwaga, właśnie to może być też rozumienie zachodnie, takie nasze. Teolog to jest ktoś, kto jest naukowcem od pewnej teorii. W rozumieniu wschodnim Jan Ewangelista, właśnie ten, który docytowałem przed chwilą, on ma tytuł Jan Teolog. Bo dla nich, w takim rozumieniu wiary, teolog to jest ten właśnie, kto spotkał Boga. Ten, kto spotkał Boga, zakochał się w Bogu i przekazuje teraz właśnie to doświadczenie, spotkanie z Bogiem przekazuje dalej. Taki dosyć popularny, myślę, w większości wspólnot charyzmatycznych, odnowowych, tego typu schemat jest taki, że istnieje coś takiego jak kerygma i katecheza. Gdzie kerygma to jest właśnie kerygma, tak, pierwsze głoszenie Ewangelii, dobrej nowiny, mające doprowadzić do nawrócenia człowieka. A druga to już jest właśnie taka, często przynajmniej się tak spotkałem, tak, często tak traktowane, że to taka katechizacja. No, człowiek się dowiaduje pewnych rzeczy, co ma robić, jak ma żyć, prawda, że ma do kościoła, że ma tam sakramenty przyjmować, taka sucha,
suchy wykład, co powinno się robić dalej. Przy czym, mówię, to jest, pamiętaj, że to jest moje osobiste doświadczenie, ja się spotkałem z takim podejściem. To pierwsze ogłoszenie to jest to coś, co przemienia życie, a potem już trzeba żyć. Niekoniecznie tak to powinno być przekazywane, dlatego że i na początku chrześcijaństwa było coś takiego jak, powiedzmy, katechezy przedchrzcielne, czyli człowiek, który się przygotowywał do tego, żeby zostać chrześcijaninem, no miał, można powiedzieć, coś takiego jak kerygmę, prawda? Wprowadzenie w wiarę. Ale to nie był koniec. Cała dalsza praca formacyjna nad życiem ludzkim ma polegać na tym, żebyśmy wiedzieli, jak żyć. To, co można powiedzieć, w XX wieku ksiądz Blachnicki, ruch Światło Życie, to się nazywało deuterokatechumenat, czyli drugi katechumenat, tak? Ponowne wprowadzanie w życie wiary. Bo katecheza to powinno być wprowadzanie w życie wiary. Też jest taki ruch w Kościele jak neokatechumenat, prawda? Czyli tak, od nowa wprowadzanie w życie wiary. Ludzie, którzy byli ochrzczeni, no ale ta wiara w życiu nie ma za wiele do powiedzenia. Nie wiedzą w zasadzie, po co im ta wiara w życiu jest. No to te ruchy stawiają sobie za cel wprowadzenie człowieka w życie wiary. Jak żyć na co dzień tą wiarą, którą właśnie człowiek się zachwycił, spotkał Boga, zachwycił się i chce dalej żyć właśnie z Bogiem. Ja jestem najbliżej, można powiedzieć, takiego ruchu jak szkoła organizacji. Nasza wspólnota przyjaciele Rubieńca prowadzi taką szkołę tu w Ożarowie. Sam uczestniczyłem, sam byłem też prowadzącym paru kursów. Właśnie, można powiedzieć, podstawą szkoły nowej organizacji jest organizowanie kursów, tak zwanych, czy też rekolekcji dla ludzi. Część tych kursów jest otwarta dla każdego, w sensie człowiek nie będący w żadnej wspólnocie, po prostu przyjeżdża i chce uczestniczyć w rekolekcjach. A część już jest takich, można powiedzieć, bardziej zaawansowanych, coś jak szkoła, tak? Że jak się skończy pierwszą klasę, to można pójść do drugiej klasy. Jak się skończy drugą, można pójść do trzeciej. Nie? Więc te kursy też mają umorzoną pewną strukturę i założenie jest takie, że się odbywa je w pewnej kolejności. Nie można sobie skakać z pierwszej do ósmej klasy, prawda? Ale celem praktycznie wszystkich tych kursów jest właśnie, można powiedzieć, to, żeby człowiek doświadczył tego, że dzisiaj, tu i teraz Bóg działa i można żyć właśnie razem z Bogiem. Kurs Nowe Życie to jest właśnie taka próba tej pierwszej ewangelizacji, czyli takiego zachwycenia Boga, zachwycenia Bogiem człowieka, który no, niekoniecznie jest nawet tym zainteresowany, bo ja byłem na takich kursach, gdzie przyjeżdżali ludzie, jak to popularnie mówimy, z łapami. Tak? Oni nawet nie wiedzieli, gdzie oni jadą. No bo na przykład para narzeczeństwa przygotowuje się do ślubu i ksiądz im powiedział, że dobrze, on im podpisze, że przygotowali się pod względem wiary do ślubu, jeżeli wezmą udział właśnie w tych rekolekcjach Kurs Nowe Życie. No i co oni dokładnie wiedzieli, gdzie oni jadą, prawda, i po co oni jadą. No ale chcieli mieć ślub sakramentalny, prawda, ksiądz powiedział, że pojechali, prawda? Więc ludzie trafiają różni, z różnych motywacji. Rodzice przywożą dzieci, jeśli to był przypadek, bo mama przyjeżdżała wieczorem sprawdzić, czy syn nadal jest na tych rekolekcjach. Tak? Z różnych motywacji trafiają na te rekolekcje i oczywiście no, różnie to przeżywają, bo to nie jest tak, że to jest jakiś da się jakoś zweryfikować. Każdy jest w innej sytuacji życiowej, każdy jest w innym momencie swojego życia, więc każdy inaczej to przeżywa, bo kurs polega na przedstawieniu właśnie, powiedzmy, kerygmatu, tak, czyli dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, przedstawieniu tego, że Bóg właśnie jest, działa tu i teraz, chce działać w twoim życiu, pod warunkiem, że ty podejmiesz taką decyzję, tak, zgadza się. Więc założyciel całej tej szkoły nowej ewangelizacji, José Prado Flores, to jest Meksykanin, teolog z wykształcenia. I on, no muszę powiedzieć, zauważył taką sytuację, że ma pod względem teologicznym niewykształconego przyjaciela, który jednak te życie wiary ma dużo głębsze niż on, jako teolog.
co go tak troszeczkę zmotywowało do tego, prawda? Że co z tego, że ja dużo wiem, skoro to nie bardzo się przekłada na moje życie. No i stąd się wzięły właśnie, wziął się pomysł na takie kursy skłaniające do tego, żeby właśnie podjąć decyzję, tak, chcę, żeby w moim życiu Bóg też działał. Też się na to zgadzam, chcę to przeżywać, no, można powiedzieć, chcę przeżywać moją wiarę w sposób pełny. Nie tylko wiedzieć, tam też jest oczywiście dawka wiedzy przekazywana, więc można się nowych rzeczy dowiedzieć, jeśli ktoś nie wie. Ale podstawową myślą jest właśnie to, żeby to przeżycie wiary było świadome, dobrowolne i właśnie na podstawie decyzji, a nie na podstawie, no, można powiedzieć, takich tradycji. Ja urodziłem się katolikiem, rodzice mi wychowali, no to jestem katolikiem, bo nie mam wyjścia, tak jest nami wychowany. Tak? Tylko żeby każdy mógł podjąć świadomie decyzję, tak, to jest moje. Chcę tego. Papież Paweł VI Ewangelium Nuntandi napisał taki dokument. I w nim jest właśnie taki tekst. Świat bardziej potrzebuje świadków, aniżeli nauczycieli. A jeżeli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. W tym sensie teolog może być nauczycielem, bo on dużo wie, prawda, ma wiedzę na temat Boga. Natomiast pytanie, czy będzie dobrym nauczycielem, jeśli nie będzie świadkiem? Tak samo rodzic może wiedzieć, prawda, całe życie był wychowywany, chodził do kościoła, więc może też wiedzieć, tylko jak przekazać tą wiarę swoim dzieciom? Jak opowiedzieć o tej wierze swoim kolegom, współpracownikom? Prawda? Możemy dużo rzeczy wiedzieć i warto, żebyśmy wiedzieli, no bo głupio mówić na temat, który się nie znamy, prawda? Ale to nie wystarczy, żeby to było przyjemne po prostu. Ludzie chętnie słuchają właśnie świadków. Jeżeli ktoś potrafi powiedzieć z własnego życia, zresztą właśnie słowa samego Jezusa tuż przed Jego wstąpieniem. Będziecie moimi świadkami. To tak a propos, ten tekst bardzo mi się podoba w kontekście świadków Jehowy. Jak zadałem pytanie, dlaczego są świadkami Jehowy, a nie świadkami Jezusa, skoro Jezus mówi, że macie być moimi świadkami, to nie wiedzieli. Tak? Mamy być świadkami Jezusa. Jako podstawowe, tak? Nie mamy być, nie wszyscy muszą być teologami, ale wszyscy mamy być świadkami. I właśnie można powiedzieć, pierwszy Kościół dlatego tak rósł i dlatego tak rozszerzał się, bo miał właśnie świadków. Świadków, którzy potrafili aż do końca, aż do śmierci, wyznawać wiarę. Wierzyć w to, że to, co ja tak powiedział, tak? Jest umrę, tak? Jestem śmiertelny, umrę, ale jest coś więcej. Bóg jest rzeczywistością ponad tą moją śmiercią i moja śmierć jest tak naprawdę wejściem w życie. Wejściem do Boga, który jest życiem. No i teraz, jeśli mówimy o przekazie wiary, właśnie, najskuteczniejsze to robili apostołowie, prawda? Ja też otrzymałem Boga. Ty też możesz. To nie jest elitarne grono. Nie? Trzeba się załapać w jakiś sposób, że Bóg tylko z niektórymi chce rozmawiać. Nie, Bóg chce do nas wszystkich dotrzeć. Chce zbawienia każdego z nas. Więc może być taka obietnica, ma pokrycie w Piśmie Świętym. Tak? Ja doświadczę Boga, ty też możesz doświadczyć mocy Bożej w swoim życiu. Tu i teraz, niekoniecznie gdzieś, prawda, nie wiem, w Medjugorje, w Fatimie, czy w jakichś innych świętych miejscach, prawda? Tu i teraz też możemy doświadczyć działania Boga. Przy czym taka, wydaje mi się, troszeczkę aberracja popełniana w różnych ruchach charyzmatycznych, to jest właśnie opieranie się tylko na tym doświadczeniu, czy przede wszystkim na tym doświadczeniu. Czy właśnie takie symulowanie tych doświadczeń. Bardzo mi się podobał ten tekst, taką wyznajemy teologię, jaką mamy moralność. Niektórzy myślą, że no, teologia naucza moralności, prawda? Więc to powinno być w tą stronę, że Bóg mówi nie cudzołóż, to okej, okay, nie cudzołóż. Ale w dzisiejszych czasach wielu jest ludzi, którzy patrzą w drugą stronę. Najpierw jest to, co ja robię, a potem się tego człowiek próbuje to usprawiedliwić. Czyli na przykład, okej, okay, cudzołożę, ale jeszcze jest spotkanie charyzmatyczne. Modlę się, prawda? Mam objawienia, proroctwa przeze mnie przemawiają. Czyli w pewnym sensie Bóg
akceptuję to moje życie takie, jakie ono jest. Nie muszę się zmieniać. Tak? Moja moralność, no przez to, że nie chcę zmienić siebie, prawda? Moja moralność wpływa na to, w co wierzę. Czyli wierzę w to, że Bóg na przykład akceptuje grzech. Że nie muszę się zmieniać, nie muszę się poprawiać, nawracać. Co więcej, to może wpływać na takie rozumienie właśnie na przykład doświadczenia, że im więcej doświadczę Boga w swoim rozumieniu, bo tak jak powiedziałem, to nie da się zweryfikować, tak? Ktoś mówi, że on ma objawienie. Jak to zweryfikować, czy on ma objawienie? Nie da się go podłączyć do aparatury i sprawdzić, prawda, że ma albo nie ma. Możemy oczywiście badać to, co on mówi, czy to ma sens, czy to jest zgodne z Pismem Świętym, z nauką Kościoła. Tak? Ale jakby tego jego wewnętrznego doświadczenia nie da się zweryfikować, czy to naprawdę było objawienie, czy właśnie wpadł na fajny pomysł i to mówi, że to było objawienie. Więc moralność może wpływać na naszą teologię i w tym sensie doświadczenie może być dla nas usprawiedliwieniem, może być dla nas jakąś potrzebą. Przecież są ludzie, którzy jeżdżą z rekolekcji na rekolekcję, prawda? Już byłem u Baszbory, to pojadę teraz do tego Markmaniana, czy tam jakoś tam, i tam na wszystkie możliwe charyzmatyczne rekolekcje jeżdżą, żeby jeszcze raz przeżyć jakieś doświadczenie Boga. Czy przynajmniej tak to rozumieją, prawda, że to doświadczenie Boga. W tym sensie bardzo mi się podoba rozwiązanie przyjęte w Szkole Nowej Organizacji. Założenie jest takie, że nie można jeździć na rekolekcję częściej niż 3 miesiące. Nawet częściej niż pół roku często się mówi. A 3 miesiące to jest taka gwarancja, prawda? Że byłeś na jednych rekolekcjach, modliłeś się, coś tam przeżywałeś, prawda? Super, bardzo dobrze, ale teraz poczekaj chwilę, niech to troszeczkę okrzepnie. No nie chodzi o to, żeby teraz za tydzień jechać na następne i znowu przeżywać jakieś emocjonalne wzruszenia, tylko żeby w życiu codziennym to mogło przynieść owoce, żeby to mogło się ustabilizować, żeby to się, można powiedzieć, jakieś miało sens w ogóle. Żeby nie zapomnieć, nie przykryć tego, co się właśnie wydarzyło, czymś nowym od razu. Właśnie, nie częściej niż co 3 miesiące, plus na te następne stopnie, klasy, jak to zwał, na te następne kursy, trzeba mieć zgodę właśnie przełożonego wspólnoty, animatora, lidera, czy tam jak to się do mnie społecznie nazywa, i pasterza wspólnoty. Czyli też jest weryfikacja, można powiedzieć, zewnętrzna. Nie każdy, kto był dzisiaj na jednych rekolekcjach, za pół roku dostanie zgodę, żeby pojechać na następny. Bo jego pasterz wspólnoty stwierdzi, wiesz co, jeszcze poczekaj, jeszcze trochę, może nie w tej chwili, to nie jest czas dla Ciebie, prawda? Jest to próba jakiejś weryfikacji zewnętrznej. No, tak samo jak kierownictwo duchowe jest pewną próbą weryfikacji zewnętrznej. Tego, co przeżywamy. Bo to, co się w nas dzieje właśnie wewnętrznie, duchowo, nasze mistyka, nasze spotkanie z Bogiem, nasze przemyślenia, rozważania, każdy z nas, można powiedzieć, może to w jakiś sposób rozsądzać własnym umysłem, ale to już znamy od dawna, że nikt nie jest dobrym sędzią we własnej sprawie. Więc kierownictwo duchowe jest próbą właśnie takiego bardziej obiektywnego podejścia do tej rzeczywistości duchowej, która jest ciężko weryfikowalna. Tak? Mądry kierownik duchowy potrafi w jakiś sposób ustrzec przynajmniej przed jakimiś takimi pomysłami własnymi na to, jak to powinno wyglądać. Pamięć, rozum, wola. Tutaj też Jacek parę rzeczy zahaczył, które mi się tu bardzo do tego wpasowywały. Święty Augustyn, jak mówił o Trójcy Świętej, to jednym z obrazów to było właśnie ta Trójca. Każdy człowiek ma pamięć, rozum i wolę. No i pamięć, na przykład doświadczenia, wszystkie jakie mamy w życiu, dobre i złe, prawda, zbieramy. Wiedzę zbieramy, nasz mózg wszystko rejestruje. Często nawet nie mamy świadomości, że to rejestrował, prawda, ale on to rejestruje. Nie wszystkiego korzystamy, mimo wszystko rejestruje. Wszystko wchodzi do naszej pamięci. I dopiero kiedy jest ta pamięć, to rozum może działać. Tak, bo jeśli ktoś by miał nawet najlepszy rozum, a stracił pamięć, to co on zrobi? Jakie dane poda temu swojemu rozumowi, żeby wyciągnąć wniosek? Nasz rozum działa na tym, co wiemy, co znamy, co pamiętamy, czego doświadczyliśmy. Na tej podstawie wyciąga wnioski. Oczywiście, jeśli ta wiedza jest ułomna, jeśli nie wiemy wszystkiego, prawda, no to podejmujemy wnioski na podstawie takiej wiedzy, jaką mamy. Ale tak po prostu działamy.
na podstawie tego, co wiemy, co znamy, jakie mamy doświadczenia, rozum podejmuje rozumowanie, wyciąga wniosek i wola decyduje, czy postępować właśnie w ten sposób. Tak? W przypadku właśnie przekazu wiary, no mamy wiedzę i mamy doświadczenie. Mamy to teraz w głowie, czyli wiedza może być, wchodzi nam do głowy, możemy się uczyć, poznawać nowe rzeczy, no ale mamy też doświadczenie. Czyli możemy spotykać się z Bogiem, czy na modlitwie, czy w sakramentach, prawda? Doświadczać działania Boga w zwykłych rzeczach i w niezwykłych rzeczach. I to jest nasza baza do tego, żeby rozum podejmował dalej właśnie w dziedzinie wiary doświadczenia chyba rozeznanie, a niż wnioskowanie, ale o to chodzi. Podejmujemy jakiś proces myślowy, efektem którego jest, można powiedzieć, wniosek do instancji decyzyjnej, czyli do woli, co z tym robimy. No bo możemy dojść do wniosku na przykład, kurczę, mylę się, powinienem zmienić swoje myślenie, albo błądzę, grzeszę, powinienem zmienić swoje postępowanie. No i wola podejmuje decyzję, prawda, czy zrobimy to, czy nie. Nie musimy przecież wcale. I w tym sensie, jeśli nie ma pamięci, tak, czyli nie ma doświadczeń, nie ma wiedzy, to co z tego, że rozum nawet dobrze myśli, co z tego, że wola chciała podjąć dobrą decyzję. Tak, nie ma danych, z których można by było to wyciągnąć. Jeśli chcemy przekazać komuś swoją wiarę, no to jeśli nie mamy wiedzy, chociaż trochę, nie mamy doświadczenia spotkania z Bogiem, chociaż jakiegoś, no to jak mamy powiedzieć mu, tak rozumowo mu to przedstawić? No ciężko. Więc od tego zależy dalszy proces, czy mamy z czego czerpać po prostu. Ale z drugiej strony oczywiście możemy mieć jakąś wiedzę, możemy zebrać masę doświadczeń. Jeśli nasz rozum nie funkcjonuje poprawnie, tak, nie wyciągamy dobrych wniosków, właśnie opieramy się na błędnej teologii, tak, czyli wyciągamy wtedy błędne wnioski, no to też efekt tego działania niekoniecznie będzie najlepszy. No i ostatecznie wola, czy w ogóle coś z tym zrobimy. No to z tego, że wiemy, znamy, doświadczamy, wiemy jak to powiedzieć, prawda, jeśli tego nie zrobimy. Każdy z tych elementów jest konieczny do tego, żeby zaistniał skutek pozytywny naszego, no, naszego doświadczenia właśnie Boga, naszej wiedzy o Bogu. I to by było na tyle, jeśli chodzi o sam przekaz wiary. No i teraz pytanie do Was. Do katechetów może niekoniecznie w sensie jakby pracowym, tak? W sensie, że co tam w pracy przeżywają, bo katecheza w szkole jest specyficznym obszarem dosyć, ale tak. Każdy z nas to przeżywa, prawda? Że spotyka człowieka, o którym myślimy, że może nawet chciałby usłyszeć o Bogu. Może nawet jest mi takie pragnienie, ale jak do tego podejść? Co mu powiedzieć? Jak mu powiedzieć? Raz, żeby no, się nie ośmieszyć, bo nikt się nie lubi ośmieszać. Dwa, żeby Boga nie ośmieszyć, bo to też głupio, prawda? Mówić o Bogu, a potem się okaże, że jej duch odpowiada źle. Na trzy, żeby to było w jakiś sposób trafiające, skuteczne, no, dające przynajmniej do myślenia. Niekoniecznie chodzi o to, żeby te... nie my mamy nawracać, prawda? To nie jest tak, że ja teraz wyjdę na ulicę, gdzie jest najwięcej heretyków, to tam pójdę i teraz 80% nawróc, nie? Tylko naszym celem jest przynajmniej dać do zastanowienia, wrócić pewne światło, żeby ten człowiek no, przygotował się na to, że to jest możliwe, że Bóg jest, Bóg działa tu i teraz. I także w jego życiu zarówno doświadczenie Boga, jak i życie pod tą wiarą może być obecne. Zapraszam do wypowiedzi. Ja się podzielę takim doświadczeniem z mojej parafii w czasach. W 1987 roku, kiedy jeszcze religia była w salach katechetycznych przy kościele, pewnego dnia odebrałem takie natchnienie, żeby podejść do nowo przybranego księdza wikarego i zaproponować mu, że pójdę, że chętnie bym przyszedł na lekcję religii dla licealistów, podzielić się swoim osobistym doświadczeniem działania Pana Boga. Ksiądz kontrolny mnie wpuścił do jednej klasy, potem
zaproponował, żeby oprzeć wszystkie klasy przez niego prowadzone, a później wyjeżdżał na 2 tygodnie do Ziemi Świętej i poprosił mnie, żebym poprowadził lekcję religii. I wtedy właśnie no, też przyszło mi takie natchnienie, żeby mówić właśnie kerygmat. To były 2 tygodnie, więc po 2 godziny. W pierwszej części mówiłem głównie o miłości Pana Boga, o grzechu. Też w jakimś momencie się pojawiło i wezwanie do przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Natomiast oczywiście to nie, są różne wersje kerygmatu i to nie mówię, że tak ma wyglądać kerygmat, ale coś z tych takich treści też później miałem takie konkretne, mieliśmy już razem z żoną takie konkretne doświadczenie z włączenia się w kurs dla narzeczonych. I też wtedy no to było podobnie, że najpierw osobiste doświadczenie, a później coś z tych treści ewangelizacyjnych. Ja przypomniałem sobie na tym kursie Nowe Życie, na którym byłem, przyjechała zakonnica na rekolekcję. Można powiedzieć swoje, chociaż ona tak to traktowała chyba, przyjechała ze stroną współpracowniczą, razem prowadzą jakiś ośrodek pomocy, fundację, nawet nie pamiętam do końca, no w każdym razie ją przywiozła na rekolekcję. Sama przyjechała przy okazji. 38 lat w zakonie. I na koniec tych rekolekcji, no tak zabrała głos na forum publicznym, więc mogę to powiedzieć. Właśnie mówiła coś takiego, że ona po 38 lat w zakonie, no to już trochę o tym Bogu wie. Tak? Trochę się modliła, różne tam książki czytała, słuchała dużo różnych wystąpień, prawda? Więc jej się wydawało, że ona przyjeżdża na te rekolekcje właśnie, żeby tą swoją współpracownicę tutaj zachęcić, że z nią zostanie. Nie? A właśnie po tym weekendzie stwierdziła, że to dla niej też było odkrywcze. Że to dla niej też było nowe. Po prostu mimo tych wielu lat spędzonych właśnie z Bogiem, że to też było dla niej nowe, odkrywcze, właśnie można powiedzieć pod względem doświadczenia. Pod względem wiedzy, to ona nic nowego się nie dowiedziała. Tak? Ale pod względem przeżycia jakiegoś wiary, postawienia sobie pewnych pytań i decyzji, że ja konkretnie dziś, tu i teraz chcę właśnie kroczyć za Bogiem, stwierdziłam, że to było właśnie dla niej nowe, odkrywcze i bardzo się cieszę, że tu przyjechała. Piotr, jeśli ktoś nie był na Nowym Życiu, to przed wami, tak jak słyszeliście, naprawdę warto. Ja byłem i byłem na wielu tego typu kursach. Sam prowadziłem wiele, natomiast Nowe Życie to jest coś niesamowitego. To jest taka bomba w pigułce i to widać było, prawda? Widać było, jak nawet dla prowadzącego takie świadectwa tych, którzy to przeżyli, jak to działa. I myślę, że jest tutaj czysty racjonalizm w tym, co zaprezentowałeś, mimo że były emocje, ponieważ to działa, tak? Kerygmat działa i ci, co ewangelizują kerygmatem, wiedzą, że można ewangelizować na różne sposoby, jednak kerygmat działa. Czemu? Ja próbowałem zrozumieć, pytałem wielu ludzi, nie wiem. Ja nie potrafię tego powiedzieć. Być może dlatego, że jest to tradycja już sprzed 2000 lat i tak apostołowie działali, więc nie wymyślałem niczego innego. Natomiast jeśli miałbym odpowiedzieć na to pytanie, jak wychodzisz do innych, to no jestem świeżo po przystanku Jezus, w związku z tym tam też były najpierw rekolekcje, prowadził biskup Ryś i on powiedział dwie rzeczy, które bardzo osobiście odebrałem, no i które mnie zaskoczyły wszystko, tak? Jedna rzecz to jest taka, powiedział to bardzo mocno i jednoznacznie, jeśli nie masz w sobie miłości do tych ludzi, tych tam dziwnych, tych dziwnie ubranych, z dziwnymi fryzurami, tych zachowujących się tak prowokacyjnie, jeśli nie masz dla nich pełnej miłości, akceptacji, to ty nie wychodź z tego namiotu.
nie wychodź z przystanku Jezus, gdyż nie jesteś gotowy do tego, żeby ewangelizować. Wy nie macie iść tam, żeby z nimi dyskutować. Wy nie macie iść tam z nimi, żeby ich przekonywać. Gdy się skończy dyskówką po prostu, tak? Ewentualnie nas opogadacie i tyle z tego. Każdy zostanie przy swoich stanowiskach. Jeśli oni nie poczują od was miłości i akceptacji, to nigdy nie uwierzą, że Bóg jest miłością i że kocha ich takim właśnie, jakim są. Tu i teraz. Z tą puszką piwa, z tym czubem na głowie, z tym, nie wiem, no, bardzo innymi różnymi rzeczami, z którymi się spotykaliśmy. I to zrozumieliśmy wszyscy, myślę. Natomiast druga sprawa, to wybrałam bardzo osobiście, bo ja nie potrafię się uśmiechać. Nie. Wewnętrznie czuję radość, a ktoś mi mówi w tym samym czasie, no weź się uśmiechnij, coś takiego lubię, tak? No i biskup też powiedział jednoznacznie, że zacytował znanego pewnie wielu zakonnika, który mówił, że z gębą jest cmentarz, ludzkości nie zbawisz, tak? Prawcie mnie? Mniej więcej tak. Właśnie, no i mówię, no to mam problem. Mówi, nie tłumaczy sobie, że ty tak masz, tak? A ja mówię, ja mówię, no ja sobie właśnie tak mam. I biskupie, mój kochany, no co ty mówisz, tak? Mówi, nie. I jednoznacznie święty Paweł mówi o darach Ducha Świętego. Tak? Tam jest radość, tam jest spokój, tam jest ta radość, tak? Która, jeśli nie masz na tego na twarzy, nie masz tego w duchu. Nie, to zawołało bardzo, tak? Jeśli nie masz tego, mówi, tam jest namiocik z Najświętszym Sakramentem, idź tam najpierw, pogadaj, poproś i dopiero możesz iść ewangelizować. Jak oglądałem swoje nieliczne zdjęcia z przystanku Jezus, nie poznałem się, byłem uśmiechnięty. Więc dwie takie rzeczy, które mi się wydaje warto pamiętać i warto wiedzieć, bo bez tego. Jeszcze trzecia, bardzo praktyczna. Też biskup Ryś. Nikt nie będzie słuchał ciebie, jeśli najpierw ty kogoś nie wysłuchasz. Natomiast jeśli ty go wysłuchasz, po co przyjechałeś, jakie języki lubisz, a skąd jesteś i tak dalej. Jeśli ty go wysłuchasz, no to zasada wzajemności mówi, on wysłucha ciebie. I to też działa. Chodzi. To, co mówiliście, to jest słuszne, ale to przede mną trochę mnie zaniepokoiło. Czemu mnie tak idzie? Słucham? Czemu mnie to nie dziwi? Bo zabrzmiało, ja nie mówię, że ty tak myślałeś, ale troszkę zabrzmiało jak metoda. Znaczy, jestem bardzo podejrzliwy wobec metod organizacyjnych. Oczywiście jest różnica między uśmiechaniem się na kogoś, a lapami na przykład, tak? Olbrzymia różnica, tak? I to też należy jakaś proporcjonalność zachować. Natomiast wydaje mi się, że chyba autentyczność jest taka najważniejsza, nie? Bo jest taka pokusa, żeby zrobić taką metodę, albo inni mówią zrobić taką wspólnotę, inni mówią zrobić taką szkołę w organizacji, że z jednej strony to będziemy wrzucali Boga, a z drugiej strony nowoczesni chrześcijanie wychodzili, nie? To tak maszynowo i zawsze trochę tego boję. Druga rzecz, to co mówiłeś, że oczywiście świadectwo osobiste jest niezastąpione, tak? Ale nie wiem, czy czasem nie odczuwacie takiego przejścia, że w pewnym momencie człowiek zaczyna, bo miał być świadkiem Jezusa tak naprawdę, tak? To jest nasze świadectwo, to jest tylko
no w pewnym sensie to, no bo ja bym o czym mówić, bo ja to przeżyłem, tak? Ale czasami się to chyba przelada, jakby, że już nie głosimy jakby w Ewangelii, tylko w pewnym sensie głosimy nasze świadectwo, tak? To świadectwo, nie wiem, czy jest dobrze zrozumiane, słucham? Autoprezentacja. Nawet nie chodzi o to, żeby ja się prezentuję, ale chodzi o to, żeby to na pewno było świadectwo Ewangelii, a żeby to moje przeżycie było jakby narzędziem, tak? W pewnym sensie na przykład. To są to tyle takie, nie do tego pewnie. Pamiętam kiedyś wypowiedź księdza biskupa, który mówił, że miał taką unikalną okazję jednego dnia słyszeć tam 8 świadectw nawrócenia, baptysty, katolika, prawosławnego, protestantka reformy, każdy z nich się nawrócił i mówił świadectwo, jak Bóg zadziałał w jego życiu. Więc w pewnym sensie świadectwo nie jest argumentem za słusznością na przykład katolicyzmu, ale jest argumentem za tym, że Bóg jest i działa. Tak? I baptysta też się może nawrócić, w sensie takim, że przyjdzie bliżej do Boga. Oczywiście wierzymy, że najlepiej byłoby z katolikiem, nie? No, mówię, że przyjdzie bliżej do Boga, więc z definicji zakładam, że przyjdzie bliżej do kościoła. Nie? Więc w tym sensie Bóg działa i świadectwo ma pokazać, że Bóg działa. Tak? Natomiast to jest doświadczenie, a warstwa wiedzy, czyli teologii, no to jest to, że jak Marek powiedział, jak chce mieć rację, no, to trzeba być katolikiem. Mi się w tym momencie przypomina takie zdanie świętego Jana Pawła II, który mówi, że przyszłość należy do tych, którzy będą potrafili pokazać ludziom motywy życia i nadziei. I myślę, że w tym kierunku też niezwykle ważne jest to budzenie nadziei. Bo myślę, że wielu z nas ma takie doświadczenie, że często słyszymy pewne nauczania, które są prawdziwe, one są słuszne, tylko jakby brakuje tej zachęty. No chociażby problem alkoholizmu. Można alkoholikowi powiedzieć, dać 100 słusznych argumentów za tym, że alkoholizm jest czymś szkodliwym. I nasi bracia z nowych dokumentów to porównują do takiego kopania ptaka i mówią mu, no fruwaj, no fruwaj. A można temu alkoholikowi powiedzieć prostą rzecz. Zobacz, Jezus może cię wyzwolić z tego robotu. Czasami jedno takie zdanie budzące nadzieję może dać takiemu człowiekowi takiego pozytywnego kopa w górę bardziej niż te najsłuszniejsze argumenty za tym, że on robi źle, bo on wie, że robi źle. Komiczne i banalne. A mi to teraz depresję do niego, to co? Wierzysz w Zeusa, wierzysz w czajniczy Gazela, czy w inne wymyślone wróżki, czy jednorożca. I moje takie spostrzeżenie jest, które myślę, że jest bardzo ważne. To jest przypowieść o siewce, że my mówimy świadectwo, nasze doświadczenie i ono jest wiarygodne dla nas. Może być wiarygodny dla innych. Ale myślę, że bardzo ważne jest takie jakby takie przedpole, przed ewangelizacyjne. Ja zauważam, że ci ludzie, artyści mają tyle tych przekonań dotyczące wizerunku Boga, że jest mściwy, że jest straszny. A wizerunek Kościoła to już to są inkwizycja, stosy, wyprawy krzyżowe, że jest tyle tych krzaków, przez które my jesteśmy takim narzędziem łaski Bożej, że bardzo często w tej dyskusji tam muszą się przebrać, jakby przebijać przez te gąszcze różnego rodzaju takich przekonań różnego rodzaju błędnych bardzo często. Zresztą oni twierdzą, że no, Bóg jest mściwy, Bóg jest, a w Starym Testamencie jest Bóg woje. To jest tak naprawdę, kiedyś tak się na tym zastanawiałem, to jest 150 określeń Boga w Biblii, a oni akurat wybierają to i to uważają, że jest najważniejsze. Tak jak ja to
Także ja dostrzegam taki problem, doświadczenia, analizacja, ale jest mnóstwo takich blokad i psychicznych, i intelektualnych, że ta łaska po prostu się czasem gdzieś zatrzymuje, gdzieś tam się blokuje. Ta łaska jest zjadana przez takie różne inne przekonania, inne wydarzenia. Ja chciałbym też zwrócić uwagę. Nie skończyło się. Potwierdzające to, co wcześniej powiedzieliście o braku metodyki i o pewnym świadczeniu i temacie nadziei. A jeszcze o propos niewierzących, mój 27-letni syn jest agnostykiem i powiedział do mnie, mama molestowała mu Bogu rozmawiać na poziomie fizyki kwantowej. Cwaniak wie, że ja akurat nie osiągam tego poziomu, więc i nawet nie wchodzi w dyskusję z historii sztuki, czy z historii ogólnej na temat Biblii Starego Testamentu, bo on po prostu blokautuje fizyką kwantową i koniec, tak? Naprawdę ten kolega ma rację, na tym poziomie można doskonale rozmawiać na temat Boga. Więc ja nie siadam, nie jestem w stanie go zorganizować. Mogę tylko się modlić o kochanego, tak? Natomiast chcę wam powiedzieć takie doświadczenie moje, które się zaczęło jesienią zeszłego roku. I trwa do dziś. Mianowicie ja się tylko i wyłącznie widziałam w modlitwie zasadniczej i w ogóle wspieram ludzi taką metodą. Natomiast w ewangelizacji to się w ogóle nie widziało. W ogóle wypierałam, czy nie brałam tak pod uwagę. I żeby pójść na kurs dotyczący modlitwy zasadniczej, musiałam w Akademii Talentów wprowadzonej przez księdza Jarosiewicza ze szkoły ewangelizacji od Jezusa na stawienie. Musiałam obowiązkowo pójść także na kurs weekendowy dotyczący ewangelizacji. Chodziłam tam z obowiązku i wspomina, że ksiądz jest samobiliczny, no więc się także bawiłam, bo fajnie wykładał i ekspresyjnie mówił. Ale co do treści, to uczciwie wam mówię, nie przejmowałam się tym do końca, bo zakładałam, że to jest obowiązek, żeby poczekać na siostrę Tomaszę, która będzie nam mówiła o stawiennikach. I tak się złożyło, że na wiosnę tego roku zgłosiłam się do pomocy Leo Dominikanów na służeniu, ponieważ grupa, która ma 15 osób, zorganizowała Leo i zgłosiło mi się 250 osób. I potrzebowałam po prostu do grup dzielenia, do pomocy organizacyjnej. Ja mam 53 lata, dostałam 6 pan 50-letnich. I po prostu prowadziłam to, znaczy, no, wydawało mi się, że tylko mam iść według skryptów i bo ja się cały czas nie widziałam tej takiej organizacji. Na pierwsze spotkanie nie przyszło 3 panie. I po spotkaniu powiedziałam, no i nie było 3 kobiet. Nie, prowadząca powiedziała, to zadzwoń i powiedz im to, co mówiłam. Dobrze, że się zainatuję, bo bym zgłupiała zupełnie. I wiecie, co po pół roku jednak powiedziała? Gdybyś nie zadzwoniła, to bym nie przyszła dalej. Ale to jest zdrowia swoje. Każdy z nas ma jakieś doświadczenie prowadzenia tych dzieleń albo tego typu pracy, tak? Tylko, że te kobiety po Leo powiedziały, chcę się boje spotykać. Bo się okazało, że one tak potrzebują, mają taki głód. Większość z nich jest matek, żeby było śmiesznie, jedna ma 30-letnie dzieci, a drugie mają 10-letnie dzieci. Rozrodczość kobiet jest niesamowita w tej materii. Większość z nich są, teraz to są mężatki albo po rozwodzie. I te kobiety do dzisiaj się chcą spotykać. I się spotykamy. Bo czułam taki głód mówienia i rozmawiania o Bogu. Czy ja wykonałam jakikolwiek metodyczny test? Nie, ja szłam tylko od potrzeby jednej do potrzeby drugiej. Dopiero gdzieś niedawno uświadomiłam sobie, że być może tak się o to chodziło na te kursy księdza Jarosiewicza. Inaczej bym uciekła od tego. I w środę znowu się spotykamy. To nieprawda, te panie
przyszły wodnowe, drugie gdzieś tam są tercjarzy. Te kobiety, one mają swoją aktywność w kościele, lepszą lub gorszą, mniejszą lub większą, ale oprócz tego potrzebują takiego wsparcia. I to jest takie moje doświadczenie no, ewangelizacji poprzez nieewangelizację. Się wyłożył, ponieważ na gruncie fizyki kwantowej wszystko wskazuje na to, że... Jak jest. Tak, ponieważ co do sfery, gdzie nie ma czasu, jakby te cząsteczki są chaotyczne, że nie ma tej struktury ewolucyjnej. Zadanie znaczności rezydenty. Tak, no. Prawogodna. Także to są na gruncie filozofii, na gruncie nauki, to ono tak się podłożył, że to jest miejsce. Ale on doskonale o tym wie. Gdy trafił na rozmówcę takiego jak ty, no to być może byś go gdzieś dalej pociągnął. Ale Małgosia, pastewka, no, zna się na... Zadaj mu pytanie. Zna się na starych murach. Tak, ale na przykład są takie wykłady ksiądz Michał Zalek prowadzi w Krakowie. One są na YouTubie, można posłuchać naprawdę. Profesorowie mówią fantastyczne wykłady. Można to wszystko jakby zrozumieć. Chociaż jak... Jeden profesor właśnie stwierdził, że w ogóle teorię zdolności to bardzo mało osób rozumie, że to jest naprawdę coś tak wspaniałego i też wskazuje na fanowe teorie zdolności, też tam są różnego rodzaju bardzo ważne aspekty filozoficzne. To było też dostępne, tylko no, trzeba do YouTube'a tam sobie znaleźć. Książki Hale prowadzi bardzo fajne wykłady, bardzo różne osoby zapraszam. Fizyków, biologów i naprawdę to są różne osoby, które bardzo w taki sposób przyznane do rzeczy tłumaczą, do listy kwantowej. Może rzeczywiście trudno sobie spoza branży tak wskoczyć akurat w tym dziedzinie fizyki kwantowej. Są też bardzo dobre pozycje książkowe na ten temat. Stefan Barr, amerykański teolog, ale też specjalista z fizyki, który napisał drugą książkę, jest po polsku, o pięciu tendencjach we współczesnej nauce, fizyce, też logice, które od tego począwszy bardziej wskazują na Boga niż na nieboga. Można taką książkę odsunąć, bo trudno się specjalizować w fizyce kwantowej lepiej niż z tym, ale takie książki są i są adresowane właśnie do ludzi z takimi zainteresowaniami. Stefan ma Amerykanie po polsku. Właśnie mówi, że do XX wieku główne tendencje nauki, powiedzmy minionych 200 lat, bardziej wskazywały na nieboga niż Boga. A od połowy XX wieku to nastąpiła zwrot, że bardziej są zrozumiałe te tendencje naukowe z Bogiem niż bez Boga. Dlatego mu się na końcu proponuje wstąpienie do wspólnoty i
każda wspólnota. Jak tutaj jesteśmy, ludzie z różnych wspólnot, każda wspólnota, no to jest, powiedziałeś, że no później jest ewentualnie to wzrastanie wierzeby, albo nie ma. No u was jest ewidentne. U was jest to rozpisane najlepiej do wszystkich wspólnot. Mówię to, chociaż jestem zatorem w Duchu Świętym, też szkoła mojej ewangelizacji. Zdecydowanie wzrastanie mają najlepiej rozpisane. Tak samo nauka katechumena, chociaż to nie charyzmatyczna, ale również mają wzrastanie w tą katechezę rozpisaną bardzo, bardzo dobrze. Najgorzej chyba jednak jest w mojej formacji, czyli w Nowym Duchu Świętym, bo to wzrastanie w wierze jest bardzo indywidualne. My w naszej wspólnocie mamy, tak? Mamy kolejne etapy. Jest to spontaniczne, jak to pod nowie, tak? Raz w to zawieje, raz w to, ale zawsze jest jakieś. Więc katecheza jak najbardziej funkcjonuje, wzrastamy w wiedzę i wierze i nie ma takiej wspólnoty tutaj obecnej na sali, kto by powiedział, że nie mają żadnej formacji. Może jest to niezorganizowana formacja, ale jest jakaś, tak? To, co Piotr powiedział o tym zapalaniu, na przykład te kursy ewangelizacyjne, czy też EO, czy seminarium Panowie Wiary, ono raczej się opiera na, przynajmniej tak ja to opieram, na takim zapalaniu właśnie emocjonalnym, powiedziałbym. Że człowiek ma jakieś przeżycie, często związane z emocjami, i to stanowi dla niego jakiś taki bodziec, żeby pójść dalej. Ale właśnie jest też możliwość tego zapalenia intelektualnego, prawda? Że ludzie, którzy są bardziej nastawieni intelektualnie, poznają, dążą, czytają taką mądrą książkę, która właśnie wskazuje, pokazuje tropy Boga, ślady Boga i ich to interesuje, to idą w tą stronę, prawda? Więc nie jest powiedziane, że to jest najlepsza i jedyna metoda, właśnie a propos metod, tak? Bo każdy człowiek jest inny i do jednego lepiej dotrze, jak mu się pokaże krok po kroku, że to ma sens, do innego lepiej dotrze, jak mu się pokaże, to jest fajne, tak? Bo ludzie idą za tym, co jest fajne, nie? Więc to może go przyciągnąć. W roku też wczorajszej dyskusji, co może przyciągnąć nam do wiary. No, niekoniecznie rzeczy słuszne, czasami niekoniecznie rzeczy prawdziwe, też mogą przyciągnąć do wiary. Tak? Potem dopiero idziemy dalej. No, mi się nie podoba. Znaczy, może to jest moje skrzywienie, tak? To stwierdzenie katechizacja, bo to mi się kojarzy właśnie z katechizą w szkole, gdzie nikt nic nie słucha, a katecheta coś tam mówi. Nie? To ma zerowe, czy bliskie zeru, szansę dokonania czegokolwiek. Natomiast tak, jeśli człowiek jest zainteresowany, jest chętny, to formacja do życia w wierze jak najbardziej, no, można powiedzieć, ułatwia potem dalszy krok. Pokoju patrzę, że będzie to miarę, co będzie mówił. No, że mówię, że to dla wielu może być szokiem, to co powiem. No, ale Nie. Ksiądz Grzegorz, bardzo by cieszyło się z tego tematu właśnie przekazania wiary w ewangelizacji. Dzisiaj widzę, że bardzo potrzebny jest poruszenie tego tematu w Kościele i potrzeba dzielenia się wiarą. Nie tak słuchając, przypomniał się fragment chyba z listu świętego Pawła, wiara, która działa przez miłość. I mogę rzeczywiście to potwierdzić, że rzeczywiście, kiedy z miłością wychodzę do drugiego człowieka, to już jak Bóg działa, Duch Święty już ma jakby pole, aby mnie wykorzystał jako właściwe narzędzie. Druga jeszcze ważna rzecz, jak zauważyłem, modlitwa. Często nie zapominam o tym, ale już w miarę się reflektuję, bo rzeczywiście najpierw muszę pomodlić daną osobę, przekazać Bogu, a potem no, mogę powiedzmy próbować podzielić się z tym człowiekiem. Kilkanaście lat temu dany sobie spokój z nawracaniem ludzi. Już nikogo nie nawracam. No, czasami może jakoś gdzieś się tak to umknie, ale raczej nie. Ponieważ przypomniałem się słowa Jezusa, który mówi: nawracajcie się. Więc się to ja.
Natomiast moim zadaniem nie jest nawracanie ludzi, tylko głoszenie prawdy, to co słyszeliśmy, głoszenie kerygmatu. I jak mam tylko okazję, staram się rozmawiać z różnymi osobami, z ateistami, z katolikami, letnimi, gorliwymi, z różnymi wyznaniami, ostatnio okazję z muzułmanami. Ale powiem, że tak dla mnie najtrudniejszą rzeczą, co właśnie chciałem się podzielić, tak szukam jakiegoś rozwiązania. Jest to rozmowa z tak zwanymi świadkami Jehowy. Tutaj ewangelizacja, gdyby w punkcie wyjścia mija się z celem. W ogóle rozmowa mija się z celem. Dlatego, ponieważ po kilku latach uświadomiłem sobie, że taki człowiek, on jest specjalnie szkolony nie do tego, by słuchać. Tam nie jest, nie ma szansy żadnego dialogu, ponieważ on jest szkolony do tego, by mówić. To on jest od tego, by nawracać. I to chyba jest jeden przypadek wśród wielu różnych tam grup i wyznań. Jakoś nie kojarzę sobie jeszcze kogoś, kto jest tak zaślepiony. I próbowałem, no tutaj czasem, jak to mówię, Wiktorze, będzie ping-pong. Tutaj tekst Pisma Świętego, cytat, no cytat, i to niczego rzeczywiście nie prowadzi za bardzo. Ale zauważyłem, no próbuję teraz właśnie dzielić się wiarą, dzielić się kerygmatem. I tak czasami udaje mi się tam do drugiego, trzeciego punktu jakoś tam i później tak się trochę to rozmywa. Ale oczywiście to, co pamiętam, jak no, Jezus mówi, że Duch Święty przekona świat w grzechu, sądzie, sprawiedliwości. Więc to nie ja jestem tego, by przekonywać, ale tak czasem sobie to uświadamiam, że oczywiście chcę trochę nas wyręczać Ducha Świętego w tym wszystkim. I widzę, że no, tak, tak zwani świadkowie Jehowy, bo okazuje się, że oni nimi nie są, nawet sami tego nie wiedzą. Czasami widzę, jak właśnie to działa łaska. Bóg jak gdyby daje taki moment, kiedy nagle ten człowiek trochę słucha. I właśnie to jest taki moment, kiedy widzę, można by to wykorzystać, by podzielić się tym, co Jezus uczynił w moim życiu, co cały czas czyni w życiu innych. I czasem mówię tak, że mój Bóg jest Bogiem żywym. Ponieważ mój Bóg czyni coś w moim życiu, w życiu moich znajomych, czy czasami, gdy modlę się, ktoś jest uzdrowiony, czasem ktoś ma jakiś problem. Bóg jest mój Bogiem żywym. Twój Bóg jest Bogiem martwym. Ponieważ im mówiono, że cuda już się nie zdarzają, w ogóle Bóg nic nie może czynić, bo w momencie, kiedy ostatni z apostołów zmarł, więc wszystko jest zamknięte i już Bóg nic dla nas dobrego nie zrobi. Byłem w takim szoku, bo ostatnio wysłałem SMS-a do takiej znajomej, która już tam jest chora, coś ma zgadł, więc mówię, pomodlę się, prawda, o twoje uzdrowienie i otrzymam zwrotny SMS, dziękuję, biorę leki. I to tak jest właśnie dziwnie, że gdyby ktoś mówi, wierzę w Boga, nie, a jednocześnie już z góry zakłada, że ten Bóg nic i tak dalej nie uczyni, bo po prostu tylko jest. Ja tutaj mam zupełnie inny obraz składa tutaj Boga. I tak mówię, jestem na etapie trochę takich poszukiwań, jak to pomóc tym ludziom, bo to wiele osób jest takich, nawet jak teraz rozmawiam, widać na nich szczerych w miarę uczciwych i jakoś, no, na pewno są to ludzie religijni. Nie są pobożni. I tu ostatnio zauważyłem różnicę między religijnością a pobożnością, bo to rzeczywiście ludzie religijni skazują Jezusa na śmierć, a ludzie pobożni myślą o Bożemu. I to jest ta zasadnicza różnica. Chociaż chciałem jeszcze dodać, tak jak słyszałem, ktoś z przedmówców mówił też na początku troszeczkę, tak jakiś niepokój odczułem, jak słyszę właśnie szkoła ewangelizacji. Jak to szkoła? Czy to można się wyuczyć? Czy to można zatrzymać się nad metodą? Czy to nie będzie czymś takim bardzo sztucznym? Tak jakby szkolenie, chociażby właśnie świadków Jehowy są szkoleni do ruszenia. I oni jak rzeczywiście są, czy to na zdjęciach, czy w rozmowie, są bardzo uśmiechnięci, radośni,
Okazuje się, że to niestety smog, to jest tylko szkolenie. I w większości ludzi to są ludzie w depresji. Ludzie, ostatni jeden taki chyba starszy zboru, nie przedstawiałem się, bo powiedziałem, że jestem katolikiem, to się lepiej zdziwił, ale powiedział pod koniec rozmowy, co mu zaskoczyło, bo nie wiedział, że jestem osobą duchowną, powiedział, ja panu zazdroszczę. I byłem zaskoczony tym, no, jak świadek Jehowy może zazdrościć katolikowi? I okazuje się, że rzeczywiście warto z nimi rozmawiać, już mówię, są to trudne rzeczy, bo trzeba by właśnie też, no, wiedzieć, w jaki sposób wydać. No, także to tyle chciałem się podzielić, że ta ewangelizacja z różnych osób, różnych przybiega, ale przy okazji no, tej grupy osób jest to chyba podwójnie trudne, bo ten człowiek jest z góry już osamotnięty na słuchanie, na jakikolwiek dialog. I to rzeczywiście no, przede wszystkim ta modlitwa może zadziałać. Ale ja tu widzę właśnie problem, był świat. Ale ja uważam, że temat trzeba działać, że
rozmawiać, pokazywać, jak jest, mówić o Eucharystii, mówić o, że Jezus jest Bogiem prawdziwym i że jest Synem Boga. I dalej, no, to co mówił Tadeusz Kunda, który ja zęby na tym, że po prostu przez modlitwę, tutaj musi być modlitwa, ale też mi po prostu cały czas brakuje czegoś takiego, jakby takie zajęcia się byłymi światami, byłych światów, jakby te głowy. Naprawdę jest dużo. Naprawdę, jak się będzie w internet, to w Polsce oni nawet się spotykają, opowiadają, jak tak się spotykają. I to jest takie wyzwanie, myślę, że ciekawe. Są zbory, czyli... Takie ich takie... Nawet tak się wykreślają. Zbory były świadków wiekowych. Czyli też na zbór, czyli... Ale tak ich, nie? Zbory. Tak. Kościoły domowe. To tak, kościoły domowe. Kościoły domowe, takie są te zbory, prawda? Ale czyli zbory, które ma nazwę. Tak. Jeszcze chciałem powiedzieć króciutko o książkach, ponieważ przyjechał Wojtek z książkami, głównie tam z Centrum Formacji Odnowy Duchu Świętego w Magdalence i chcę w kontekście tematu tej sesji zwrócić uwagę m.in. na takie pozycje. Kierunek do Boga, jak formować siebie i innych. Tutaj w tej książce znajdziemy też rozdział autorstwa obecnego Duchu Świętego Biskupa na temat różnych duchowości. Też myślę, że ważną sprawą jest rozeznawanie. Dlatego też książka Sztuka rozeznawania, bo rozeznawanie to jest nie tylko charyzmat, ale też i sztuka. Sztuki można się nauczyć. Sztuka rozeznawania indywidualnego i wspólnotowego. I też, żeby mieć no, jakieś zdrowe podejście do charyzmatów, które są różne nurty w tej chwili, to też jest taka publikacja Odkryj swój charyzmat w dwóch częściach, która się zajmuje tymi darami ekwaminnymi. Między innymi najwięcej jest właśnie też na temat rozeznawania. Jak rozeznawać nauczycieli, jak rozeznawać wspólnoty. Nie, nie wiem, czy jeszcze Wojtek ma taka książka, jak łowić ludzi dla Boga. I wiele innych tytułów. Także po obiedzie przez godzinę Wojtek będzie i będzie można mówić. A teraz zapraszam wszystkich na obiad. O 16.30 następny punkt programu tutaj. A do tego czasu w powiedzieć czas wolny na dyskusję, spacery, tak, wiecie na czy...